Witajcie na moim kanale, mam na imię Daria. Dzisiaj będzie pierwsze wrażenie moich nowości z Catrice. Jakiś czas temu je kupiłam i chciałabym razem z Wami przetestować, ale przed tym jak zacząć, chciałabym Was poprosić o łapkę w górę i obowiązkowo zasubskrybować mój kanał. Będę bardzo wdzięczna. No i co, bez błędnego gadania, zapraszam do oglądania. W mojej kosmetyczce to jest taki podkład Nude Drop Tinted Serum Foundation z kwasem hialuronowym i witaminem E. Он ма 30 мл. Я мам очень 010N. Так. Вем же он есть бардзо лаянцыще. Зараз. Так, он презентующий. Зараз вам покажу мой очень. Так, он выглядит мне венцы ясный. И для сравнения принес вам тен подкод с L'Oreal True Match Nude. Я мам ту очень мам 0,5 до 2. И зараз как он выглядит обок себе. Ага, еще. Я бы сказала, что подобные. Тоже такие самые льющиеся. Только тен L'Oreal трохи. Але тут трохи темніше. А так в сумі все дуже подобне. Ну то добре. Одразу буду накладати без жодної бази, бо дійсно перше враження є. Тільки мам пігментація на тварі і в шістку. Тільки я постановила, що з однієї сторони буду розпроводзала гомбочкою його з Glamshop, велюрова така, а з другий пензельком з Hebe, такий. Бардзо люблю цей пензелик для розпроводження підкладу. Ну і що? Зараз ще раз. Трохи ще раз. Міксує, так. Є нам дві такі помпки, я би сказала. Не, може, задуже. Єднак. Так, з єдної сторони. І, може, єднак, поживки. Ова. Так. Ну і що? Ма запах такий, як звикового підкладу. Бардзо приємне під пальцями, але здивування я задужу набрала добре. Зараз буде розпроводзала. Так, очима цілком приємний, так, такий є нейтральний. Аби не зчемнів. Так, з тієї сторони гомбочку. Бардзо приємний. І бардзо ладні і шибко блендующе. Зобачте. Бардзо ладні лежи на моїй тварі, бардзо. Я мам цере мішану в керунку тустий.
problematyczną, ale naprawdę jestem w szoku. Super. I na drugiej stronie pędzelkiem. Tylko od razu trochę rozprowadzę palcami, a później pędzelkiem. Zdecydowanie za dużo, jak zawsze, ale to nic, zaraz będę dobrze wszystko rozprowadzać. Też bardzo szybko, o, nawet pędzelkiem. O, parę ruchów. I wszystko gotowe. Jeśli mam wybierać, to gąbeczką, bo trochę lżej to wygląda, jak moja druga skóra, tylko 100 razy lepiej, a tu trochę jego widać, ale tylko trochę, naprawdę. To jest miłość z pierwszego użycia. Zobaczymy, jak on będzie w ciągu dnia prezentować się na mojej twarzy, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. I już czuję, że on po trochę już zastyga na mojej twarzy. Bardzo ładnie. Druga nowość to jest kolorowy korektor. Ja mam w odcieniu 010 Light Rose. Kupiłam jego po poleceniu Vladka Beauty Boy. Tak on wygląda. I od razu próbuję paluszkiem. Tak on wygląda. Ma odcień, ja bym powiedziała, o, tu na ręce naprawdę jest różowy, bo tu wygląda jak łososiowy, coś takiego, ale tu na ręce ma taki różowy odcień. No co, bez gadania zaczynamy. Rozprowadzam też palcem. Tak, muszę wziąć bliżej lusterko. Trochę za dużo pewnie. Ale zaraz się okaże. Bardzo ładnie tak tą strefę pod oczami, pod okiem właśnie rozświetlam. Widać, co nie? Tu nałożę, bo też mam takie czerwone. Nie wiem, niebieskie zasinienie. Trochę, żeby neutralizować. I zobaczyć, jak on tu poradzi. No zobaczcie. Widziałam, że mi się spodoba. Trochę mniej, bo tu za duże zdecydowanie. I od razu trochę na górną. O.
No i co, kochani, tak to się prezentuje. Bardzo mi się podoba, ale to bardzo. Jestem pod wrażeniem. Ja bym na wiersz nawet nic nie dokładał więcej, ale chcę przetestować. Wzięłam taki korektor od Catrice Truskin. Ja mam w odcieniu 010 Cool Cashmere i spróbuję jeszcze jego dołożyć, ale naprawdę małą ilość. Nawet na razie tego wystarczy mi. Wezmę ten pędzelek i powoli będę rozprowadzała, jak to. Nie wiem, czy podoba mi się. Nie, wolę takie ukończenie, bo ja mam, wiecie, mam zmarszczki i tu właśnie z tym korektorem pod moimi oczami tak nie za bardzo dobrze wygląda. Trochę ciastkuje się tu i to tak wszystko wygląda. Zdecydowanie wolę wykończenie, które daje tylko sam ten kolorowy korektor. Bo razem z tym korektorem on mi robi trochę ciastku. Ale wiecie, tylko u mnie to nie musi u was robić. I na pewno będę testować ten korektor jeszcze z innymi, które mam. No i co? Teraz czas na puder. To wszystko trzeba utrwalić. Utrwalić. Ale zobaczcie, jak wygląda ten podkład. Miłość. Miłość. Ten też. Sam też super tak leciutko wygląda, rozświetla tą okolicę pod oczami, ale bez tego. Sprawdzony mój puder od Laura Mercier i utrwalam pod oczami i zonę T. Biorę puszek od Glam Shop. I utrwalam. I tak wyglądają przypudrowane korektorze i ten podkład środkowe części twarzy, bo zaraz dojdą kremowe produkty. Tak, ale na razie chcę brwi trochę uporządkować. Tak. Wzięłam, co ja wzięłam dla brwi? A ten wosk od Belle. Tak on wygląda, ma taki odcień. Trochę je fiksuje i daje trochę koloru. Bronzer w kremie od Glam Shop. Mam odcień piaskowy.
mój sprawdzony i zobaczmy, jak on będzie się rozprowadzać na tym podkładzie. Pędzelek od Sephora 47. I biorę róż od Catrice. Mam odcień C02. Nie wiem, to jest nowość w ogóle czy nie, ale u mnie na pewno nowość. Tak on wygląda. Zaraz swatch. Tak wygląda, bardzo jest tłusty, ale zobaczmy, jak na policzku będzie wyglądał. Tak, mam pędzelek od Sephory 56 i zobaczę. Jakby nie przesadzić. Jak zawsze przesadziłam, biorę gąbeczkę. O, to zdecydowanie lepiej. Jest bardzo napigmentowany. Myślałam, trochę mniej będzie, ale nie. I zobaczę później, jak jego trwałością. Trochę resztkami na czoło. Troszkę. I tak ten róż prezentuje się na mojej twarzy. Też bardzo mi się podoba. I co, kochani? Wezmę teraz puder od Guerlain Cookie i trochę się po bokach twarzy przypudruję. Pędzelkiem od NAM, który numer C2. I trochę. Żeby jeszcze ładnie wszystko się prezentowało. I tak wygląda mój skończony makijaż twarzy. Jak wam? Mi się bardzo podoba wszystko. I ten korektor kolorowy, i róż, i zwłaszcza podkład. Super wszystko wygląda. I jeszcze mam do przetestowania zalotkę z Catrice. Podajże z polecenia Karolinki z kanału Stylizacja TV. Zamówiłam. Tak ona wygląda. No i co? Od razu będę
Testować. Różnica. No pewnie, że jest jeszcze trochę. Mam nadzieję, że mam widać. Zaraz ja od razu wytuszuję tusz od Maybelline Sky High czarnym i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też mi się podoba. I tak wyglądają moje rzęsy. Zdecydowanie będę korzystać z tej zalotki. Super. I jeszcze na koniec została mi konturówka z Catrice. Plumping Maxi Lip odcień 100. Ciemna i bardzo trwała konturówka, bo już ją przetestowałam. I takie ona ma odcień na ustach. I biorę błyszczyk z Maybelline, ten Lifter Gloss. No co, kochani, mój makijaż już jest skończony i pierwsze wrażenie też. Co ja mogę wam powiedzieć? Wszystko, ale to wszystko mi się bardzo spodobało. Zacznijmy od podkładu. Miłość od pierwszego użycia. I tyle. Kolorowy korektor. Na pewno super produkt, ale będę jeszcze testowała jego z innymi korektorami na wierzch. I pewnie może jeszcze jeden raz z tym, ale będę rozprowadzała już gąbeczką. Też zobaczę, jak to on będzie wyglądał z tym duecie. Super też. I co jeszcze? Ten róż. Na pewno będzie trwały, ja już widzę. I ma śliczny odcień. Też miłość i ta zalotka do rzęs też super mi się sprawdziła. Co jeszcze? I wszystko, tak? To. A no i konturówka moja też, ja bardzo lubię takie kolory ciemne i ona bardzo trwała. No i tyle. Dzisiaj ja skończyłam. A, no właśnie. Bardzo dziękuję Władku i Karolinkę za polecajki. Naprawdę super sztosy. Bardzo dziękuję. No i wszystko, kochani. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!